Druga grupa mięśniowa, którą dzisiaj ćwiczę, to bicepsy. W obecnym moim podziale treningowym bicepsy zawsze łączę z klatką piersiową. Taki podział najbardziej mi odpowiada. Po klatce tricepsy mam już dosyć mocno mimo wszystko zmęczone, mimo że staram się ich mocno nie angażować i z tego względu wolę dołączyć do klatki bicepsy. Są one świeże, nie zmęczone treningiem klatki i zazwyczaj trening bicepsów rozpoczynam od jakiegoś lekkiego ćwiczenia, zazwyczaj izolowanego. Dzisiaj akurat wybrałem uginanie przedramion z hantlami, leżąc przodem na ławce skośnej ustawionej pod kątem 45 stopni. Wykonuję na początek sporo, bo aż 4 serie z progresją obciążenia. I oczywiście najważniejsza seria jest to ta seria ostatnia, gdzie stosuję już największe obciążenie. Ilość powtórzeń tutaj waha się w granicach 15 do 10 i w ostatniej serii stosuję zazwyczaj przerwy w trakcie serii oraz drop set, czyli zmniejszam obciążenie i staram się wykonać tych powtórzeń jak najwięcej, aż już praktycznie ciężko mi ruszać przedramionami. Drugie ćwiczenie jest to uginanie przedramion z hantlem jednorącz, siedząc na ławce skośnej. Ustawiam tą ławkę pod kątem 70-60 stopni mniej więcej do podłoża i na zmianę wykonuję raz lewą ręką, raz prawą ręką. Używam tutaj pasków, tak żeby wzmocnić siłę uchwytu, żeby mocniej się koncentrować na dopinaniu bicepsów, ich pracy, a nie mocno ściskać sztangierkę, gdyż to osłabia siłę napięcia mięśni bicepsów. Zauważyłem to i z tego względu stosuję tutaj uchwyty. Nie powoduje to jakoś specjalnie tego, że przedramiona słabiej pracują, czy są mniejsze przez to, a dzięki temu mogę wykonać jedno lub dwa powtórzenia więcej i znacznie lepiej czuję pracę mięśni dwugłowych ramienia, mocniejsze palenie w tym mięśniu. Gdyż nie muszę tak mocno zaciskać nadgarstków na sztangielce. Tutaj też ważną taką sprawą, na którą zwracam uwagę, żeby mocno dokręcać do wewnątrz nadgarstek ze sztangielką. Wtedy ta siła supinacji jest znacznie mocniejsza. Lepiej mięsień jest dopięty, silniej dopięty, mocniejszy skurcz jest dzięki temu uzyskiwany. Tu wykonuję już troszeczkę mniej, bo 3 tylko serie, ilość powtórzeń od 12 do 8, oczywiście z progresją obciążenia. I w ostatniej serii, tej najważniejszej, po wykonaniu około 8 powtórzeń, wykonuję jeszcze jakieś powtórzenia oszukane, ruchy wymuszone, tak żeby ten mięsień maksymalnie zmęczyć tym ćwiczeniem. I na tej trzeciej, ostatniej serii kończę. Czasami, jeżeli czuję, że jeszcze potrzebuję zrobić drop seta, to oczywiście redukuję obciążenie i wykonuję jeszcze kilka powtórzeń na mniejszym obciążeniu, ale to wszystko zależy od jakby chęci i samopoczucia w danym dniu. Kolejne trzecie ćwiczenie to uginanie przedramion na bramie z górnymi uchwytami bramy. Wykonuję tu 3 serie z progresją obciążenia i w ostatniej serii docelowej wykonuję maksymalną liczbę powtórzeń, około 8 mniej więcej, redukcja obciążenia i jeszcze kilka powtórzeń, i stosuję też często w tej ostatniej serii przerwy w trakcie serii na krótką taką regenerację i jeszcze kilka powtórzeń, tak żeby tą ostatnią serią ten mięsień w tym ćwiczeniu maksymalnie zmęczyć. Ostatnie, czwarte ćwiczenie, które dzisiaj wykonuję, jest to uginanie przedramion z linką dolną wyciągu bloczkowego. Też wykonuję to zazwyczaj w bramie. Uchwyt tutaj stosuję uchwyt młotkowy. Zakładam też paski na nadgarstki, żeby nie ściskać mocno linki tego uchwytu. W ten sposób mocniej mogę się skoncentrować na mięśniach tutaj ćwiczonych, czyli ramienno-promieniowych, a nie na mięśniach przedramion i sile uchwytu. Wtedy znacznie lepiej wyczuwam tutaj pracę tych mięśni, lepiej mogę je spiąć, silniej dopiąć. I też standardowo wykonuję 3 serie z progresją obciążenia. W trzeciej, tej najważniejszej, docelowej serii stosuję też zazwyczaj dropset, czyli redukcję obciążenia jedną, dwukrotną, w zależności od treningu i kilka ruchów oszukanych albo ruchów wymuszonych. No, oczywiście jest to ostatnie ćwiczenie, więc staram się już tutaj zużyć wszystkie siły, jeżeli chodzi o mięśnie ramion. I dobieram i stosuję już największe możliwe obciążenie i ta ilość dropsetów i powtórzeń wymuszonych powoduje, że już na pewno nie mam chęci ani na kolejne ćwiczenia, ani na kolejne serie, jeżeli chodzi o biceps. Tak wygląda na chwilę obecną, czyli na 5 tygodni przed pierwszymi zawodami, po 4 tygodniach od rozpoczęcia treningów, mój obecny trening. Jeszcze wiem, że nie jest to w pełni intensywny trening, taki jak będę stosował za jakieś 2-3 tygodnie, ale powoli staram się tą intensywność z tygodnia na tydzień zwiększać i dzięki temu cały czas notuję progres i jeżeli chodzi o wygląd, delikatnie również siła idzie do góry. No, w chwili obecnej jeszcze waga również się zwiększa, tak jak wspomniałem na początku materiału. Rano ta waga wynosi około 118 kg, wieczorem już ponad 120 kg. Niespecjalnie chcę, żeby już ta waga się zwiększała, no ale moja reakcja na tą nową dietę i na trening po dwumiesięcznej przerwie jest taka, że mięśnie cały czas powiększają swoje wymiary, no ale najważniejsze jest to, że forma cały czas jest coraz lepsza i na tym się głównie koncentruję, natomiast wagą się będę przejmował dopiero w ostatnim tygodniu przed zawodami, tak żeby ta waga oczywiście nie była za duża, no ale też nie będę jej na siłę redukował, bo i tak jeżeli chodzi o te docelowe zawody, czyli zawody Mr. Olympia i zawody po zawodach Mr. Olympia, zostało mi jeszcze ponad 11 tygodni, więc mam jeszcze dużo czasu, żeby tą formę szlifować i poprawiać, no ale chciałbym już za te 5, powiedzmy 6 tygodni, żeby ta forma była w 95% już taka, jaką będę chciał uzyskać docelowo.